Dobra. Fajnie było. Kurde, fajna misja. Na szczęście nie była na czas, więc bardzo mi się podobała. Ani nikt tutaj nie mordował cywili, to też mi się podobało. Dobra, ten w 6 dni dojdzie do siebie. Dobra, ty tu masz awans, tak? Co ty tu masz? Sokole oko. Niewielką karą do celności, sporą premią do obrażeń. O, i to mi się podoba. Strzelanie z pistoletu bez używania ruchu, to jest całkiem niezłe. Dobra, co my tu dalej mamy? Okej, to żeśmy zdobyli. A, to jest Lancier. Oni się Lancierzy nazywają. To jest tutaj odpowiednika naszego łowcy. Oko. Another impressive effort, Commander. My expectations were high, and yet you have exceeded them. Jakieś punkty informacji żeśmy zdobyli. Pięknie, pięknie. Trochę mało mocy mamy. Chciałbym generator zbudować. Dobra, fajnie, fajnie. Na pewno mamy dużo misji teraz do ogarnięcia. Przede wszystkim tak, potrzebuję tutaj zasoby. Zasoby są mi mega potrzebne. Okej. Okay. Ciekawe opowieści są związane. Teraz tak, to mamy tak. Pracę partyzancką, wojna gangów. Idziemy tutaj na dole jeszcze. Tam mamy coś jeszcze do zebrania. Tak jest, 7 dni. Żółtodzioby się przydadzą. Okej, tutaj nasza nowa zdolność. Okej. Zobaczmy żołnierza. A, to jest ta wyszkolona, tak? Super. Dział szkoleń partyzancki. Co my tu mamy? A, ta Szymańska miała się teraz szkolić, co nie? Kim zostanie Szymańska? Łowcą. Łowcy się, kurde, świetnie sprawdzają. To jest dla mnie ważne, nagrywając na YouTube. Chyba to, żeby się dobrze bawić przy tym. Chyba bym mi to, wiecie, przeszkadzało i coś by mi nie pasowało, to bym nie, że nie byłoby to fajne. Nie chciałbym, żeby to było robione takie, wiecie, z przymusu. Raczej z chęci. Co się zdziało? We have an opportunity to salvage some high-value materials, assuming we can clear out the alien forces guarding the site first. Okej, możemy zaatakować, moi drodzy, linię zaopatrzeniową Adventu. To jest cenna rzecz. Operacja Ponury Armageddon. Czy ja to muszę teraz robić? Chyba nie. Dobra, okej. Okay. Jednak muszę to zrobić teraz. Rozpocznijmy tą misję. Dobra, słuchajcie, sklepiemy dupę w dobrej sprawie. Co my tu mamy? Mamy tutaj naszego snajpera. Tu jest nasz ziomek od... nasz specjalista. Tutaj mamy naszego zarąbistego łowcę i panią od wsparcia, tak? Czy nie chcę cię edytować, ja bym chciał cię wymienić. Hmm.
Vogel. Vogel Reed. Zabawię się panią Vogel. A ma, ona ma apteczkę, ten ma apteczkę. Dobra, lecimy z tematem. Dobra, moi drodzy, czas rozwalić ten pociąg, dokładnie ukraść jego zawartość. Tak, wiem, że wymieniłem tą osobę. A chciałem sprawdzić po prostu, czy mam kogoś lepszego. Dobra. A więc słuchajcie, powoli trzeba ruszać. Tym razem naprawdę na spokojnie. Spokojnie. Z pan łowca. Co to za typ? These creatures once operating under the guise of Fin Men now show their true form. A purely reptilian species. No reason for them to hide. The aliens don't need an infiltration unit anymore. Roger. Nie podoba mi się to. To jest jakiś wunsz. Co tu robi wunsz? Siemanko, witam wszystkich nowo przybyłych. Na razie spokojnie. Na razie spokojnie, kurde. Mamy wunża, to mi się nie podoba. Ja, dobra, panie Argentyńczyk. Dobra, niech podchodzą. Tak, to jest kobra. Ale kobra to też wunż. Ale ty masz wysokie prawdopodobieństwo. Nie no, nie mogę tego zmarnować, panie. Zdejmuj frajera. Była kobra i nie ma kobry. A nie, jeszcze jest. Przeżyła? Strzał z krytyka? Mamy towarzystwo. Wal. Dupeczka. ...35%. Podejdźmy. O, o, wieżyczka! Tego się tak trochę nie spodziewałem. Wieżyczka jest, kurde, opancerzona. Zabierzmy wartę. Ty też dostajesz wartę. Niech się wychylą. Nie, ten woli strzelać. Już ty! To za frajer! Tego nie wiedziałem, że on tak potrafi. Dobra, babsko. Olej zdjęty. O, to na szczęście spudowało. Ja pierdzielę, co się tutaj dzieje? Spętanie, tak? Dobra, żryj ołów, paskudo.
Nie, Kevin. Koleś. No ty nic nie możesz, no. Strzelaj. Dostała, poryju, pięknie. Paskuda. Cholerny wunsz. Jaja. Spierdzielaj. Za tą wieżyczkę zhakować. Nie mam takiej możliwości, przynajmniej na razie, nie? Jeszcze chybił, no nie! To też chybiło. Dobra, ty se przeładuj. Teraz będzie czas zejść na dół. Chodzisz. Warta. Może udało się by się na serio zhakować. Trochę lipa. Idziesz na dół. I przeładuj. Fak, towarzystwo, jak zawsze. W najgorszym momencie. Boże, jak ten wąż tam fajnie wisi. Ten jak zawsze chybił. Przepadł, ale to trudno się mówi. Strzelaj. Pięty! Aż go zabolały pięty. Teraz ty, tak? Kurde, no bo ta wieżyczka mnie tutaj namierzyła. Ale celność tej twojej strzelby to jest jakiś żart. Ktoś tu jest bez osłony. Żyry ołów! Pięknie! Tak jest. O to chodzi. Też warte. I bił, hehehe. Lufa w krzokach. Jakby powiedział Kuslik. Uwaga, wieżyczka! To kurde, sieje ogniem. Ale na szczęście nie jest zbyt celna. Strzelaj. Spięty!
ty możesz przywalić tej wieżyczce z mieczem? Ło kurdełek, zobaczymy. Próbuj, próbuj. Jeb to. Strzelaj. Rozwalone. Ciekawe co teraz. Powiecie. Ja wiem, że ty nie masz amunicji. Dobra, panie. Panie Bystrzak. Chodzisz na dół. Najwyższa pora. Dobra. Ty też schodzisz na dół. I przeładowujesz broń. Rock and roll. Idziesz. Dobra, musimy tutaj, kurde, uzupełnić ammo. Na razie poszło ładnie. Mimo, że kurde, spotkaliśmy nowego przeciwnika, to jestem zadowolony. Z tego, co tutaj żeśmy zobaczyli. O! A, my tu mamy zabezpieczyć tamto. Dobrze wiedzieć. Myślę tak, ty pojedziesz jako ostatni, panie snajper. Jest to ryzykownie, ale... Nie chcę, żeby ten snajper tutaj pierwszy jechał. Muszę to sobie zmienić tam w ustawieniach drużyny. Patrzcie go. Bo najpierw bym chciał się upewnić, że tutaj nie ma przeciwników w okolicy. Dobra, teraz cię mogę przenieść. Tak jest, spokojnie. Na pewno nowi się jeszcze będą tutaj zdarzać. W misjach. A dobra. Długi ten skład. Dobra, ja nie będę przechodził na drugą stronę. Powiem szczerze, że troszkę się obawiam tego, co tam znajdę. A jednym typem tam się pchać, to niezbyt fajna opcja. Mi się tu rozejrzeć. Spokojnie. W tej grze pośpiech źle się kończy. Mamy coś. Tak, mamy tam trzech typów. Chyba jeden jest lancierem. Dwóch jest lancierem, przepraszam. Strzelaj. Dostał, ale żyje jeszcze. Dobra, ściągnij go. Spięty. Uwaga! Kurde, walą. O, jak mi przykro. Nie strzeń tego. Się zdziwił. Frajer. To było piękne. That's beautiful. Nie, zrobię to tutaj inaczej. Najpierw chcę podejść.
mój australijski przyjacielu. Teraz sobie przeładuj. Pięknie. Teraz tak. Idziesz tu. Na razie warta. Na razie warta. Dobra, ty tutaj. Jako żelanko. I warta. Chcemy go trochę oskrzydlić. A ostrzelaj go. Wybiłeś, no nie. Żadnych spoilerów, moi drodzy. Żadnych spoilerów. Nie ma takiej opcji. Ja was bardzo proszę. Ten ma wartę. Chwila. Spróbuj. Wybił. A dzięki temu mogę wykonać raz dwa strzały. I teraz spróbuj. Ścięty! Ktoś jeszcze został? Chyba nie. No i pięknie, nawet nie musiałem przejść na drugi, na drugą stronę pociągu. O to chodziło. O to chodziło. Dobra, kontynuujmy. Dobra, jesteśmy w bazie. Ja nie gram, nie używam kamerki. Moim zdaniem kamerka jest troszkę niepotrzebna. A dodatkowo będzie mi obciążać kompa i nie chcę tego. 12 dni będzie się leczył? Jak poważny ranny, przecież on miał mu tylko 2 punkty życia spadły. No bez jaj. Wiem, że mechy są przerąbane. Spotykałem się już z mechami. O! Żmij! Aha! Zobaczymy tego żmija. Paskuda. Co tu jeszcze mamy? A, to wieżyczka Adwentu. Commander, the ongoing stress of combat can shake up even the best of our soldiers. As long as we keep them healthy, I'm sure they'll recover given time. A, dobra. On nie ma obrażeń fizycznych, on ma obrażenia psychiczne. Tego chyba nie było wcześniej. Picking up an unsecured transmission from some clown calling himself Van Dorn. Doesn't sound like the kind of recruit we're looking for. Dobra. Okej, ale za chwilę będziemy mieli nowego łowcę. Zobacz żołnierza. A ten, ta ma tutaj awans. Teraz tak, przygłożenie. Co my tu mamy? Dobra, dajmy przygwożdżenie. Myślę, że tutaj się bardziej to przyda. Pani Niemka. Ewidentnie nie mra. Ten jest w szoku. No ale za jeden dzień będziemy mieli nową panią łowczą. Z Polski. Wiem, że jeszcze wiele misji przede mną i bardzo dobrze, się z tego bardzo cieszę, że jest bardzo wiele misji przede mną.
Czarny rynek, dobra. To można handlować. Ale dobra, teraz tak. Musimy sobie dokończyć to tutaj. Zdobycie tych żółtodziobów. Że oni będą tutaj dla nas bardzo istotni. Okej. Mamy panią łowczą. Ośrodek taktyk zaawansowanych. Proszę bardzo. Zobaczmy placówkę. Tutaj można szybciej leczyć ludzi. Dobrze. Wybierzmy sobie tutaj żołnierza. Da, to jest zmiana zdolności specjalnych. Okej. Nie chcę zmieniać zdolności za bardzo. Dobra, ale chcąc, nie chcąc. Jakieś maszyny obcych tu są. Commander, I'm going to need more help on the engineering team before I can start clearing out some of these other rooms. We should recruit an engineer. Aha, dobra, czekajcie. Dobra, ciebie tutaj na razie nie potrzebuję. Ja ciebie potrzebuję tu, bo tu możemy zdobyć trochę zasobów z tego. Ty się tym zajmij. Lecieć 20 dni. Dobra, jak to oczyści, to nas zbudujemy sobie elektrownię.